W minionym roku 9 uczniów z klas 1-3 otrzymało takie dofinansowanie oraz udzielane było stypendium. W minionym roku szkolnym udzielone zostało aż 24 takie formy pomocy. Szkoła była otwarta dla środowiska lokalnego. Nauczyciele przygotowywali uroczystości, imprezy, które prezentowaliśmy społeczności naszej miejscowości i gminy. I tak już od początku roku szkolnego było to ślubowanie pierwszoklasistów, potem Dzień Papieski, prezentacja multimedialna Andrzejki, Dzień Babci Dziadka, Dzień Matki, turniej Ucho Świętego Mikołaja, impreza integracyjna dla dzieci z naszej szkoły filialnej w Brzetkowie, piknik na zakończenie nauki klas 6 w szkole podstawowej. Zapraszamy do siebie przedszkolaków na taki dzień otwarty. Zabawa karnawałowa, spotkanie integracyjne z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Brzetkowie. Organizacja turniejów Unihokeja Dziewcząt i Chłopców w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na szczeblu gminnym, powiatowym i rejonowym. Szkoła również udostępniała społeczności lokalnej salę gimnastyczną. W minionym roku szkolnym wykonano niezbędne remonty, przeglądy techniczne. Doposażamy systematycznie w miarę możliwości nasze pracownie i tak zostało zakupionych do pracowni komputerowej 10 zestawów komputerowych. Otrzymaliśmy od Rady Rodziców telewizor. Uzupełniamy systematycznie księgozbiór biblioteki szkolnej o nowe lektury, słowniki i zamierzamy kupić, jesteśmy już w trakcie prawie że realizacji, tablicę interaktywną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są pytania w uwagi do przedstawionej informacji? Tak jest. Pani Elza Strzelecka, dyrektor szkoły podstawowej. Szanowna Rado, zaproszeni goście. W roku szkolnym 2010-2011 zatrudnionych było w szkole podstawowej Śmiały 7 nauczycieli na pełnym etacie, 6 w niepełnym wymiarze, 1 pracownik administracyjny i 3 pracowników obsługi, wszyscy zatrudnieni na niepełnym etacie. Wszyscy nauczyciele byli zatrudnieni zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Do szkoły uczęszczało 109 uczniów. Uczyło się w 6 oddziałach. Muszę powiedzieć, że wśród tych 109 uczniów mamy 46 osób, które do szkoły dojeżdżają, co stanowi prawie 50%, i to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, ponieważ ci uczniowie muszą być pod stałą opieką zarówno osoby dowożącej je do Zrobniewa i do Brodnej. Do Jeziorek niestety autobus jest autobusem liniowym i tutaj właściwie po każdych lekcjach kończących nauczyciel jest zobowiązany do odprowadzania uczniów na przystanek, co naprawdę sprawia nam wiele problemów. Szkoła pracowała w systemie jednozmianowym. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych uczniowie mieli możliwość korzystania z systematycznej pomocy na zajęciach dodatkowych, tak zwanych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i logopedycznych. Bardzo duża grupa uczniów uczęszczała na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Na koniec roku szkolnego wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani. Bez ocen niedostatecznych było ich 108. Średnia szkoły z uzyskanych ocen wynosiła w tym roku 4,17, więc jest to wysoka średnia, myślę. Średnia na sprawdzianie klasy 6, tu mogę się naprawdę pochwalić. To na 40 możliwych punktów do zdobycia nasza średnia wynosi 25,94, czyli to jest prawie 26 punktów, co stanowi przybliżeniu 65% punktów do zdobycia. Czyli jest to wynik, który jest wynikiem wyższym niż średnia krajowa, wyższym niż średnia województwa i wyższym niż średnia
powiatu, a także na najlepszym w naszej gminie. Zachowanie wzorowe miało 26% naszych uczniów, bardzo dobre 8, dobre 31, poprawne 12 i nieodpowiednio 6 uczniów, co jest 1% wszystkich szkoły. Na koniec roku wyróżniliśmy sporą grupę uczniów klas 1-3, bo było ich 18, co stanowiło prawie 38%. W klasach 4-6 było 12, to jest 20% wszystkich uczniów z 1/5 szkoły. Absolwentów było 18. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania na zajęciach zainteresowań, które działały w minionym roku 6. Było to koło teatralne, koło języka polskiego, plastyczne, ekologiczne, języka angielskiego, a także szkolne koło sportowe. Rozpoczęła także działalność Szkolna Gazetka pod nazwą Szkolny Ekspres, gdzie było jakby zatrudnionych 19 młodych dziennikarzy. Mam nadzieję, że ta praca dziennikarska kiedyś będzie procentowała. Na razie się sporo muszą uczyć, ale prowadzą swoje pierwsze wywiady, zbierają różnego rodzaju informacje, zarówno dotyczące szkoły, jak i gminy. Rozwijają przez to i swoje wiadomości i wiadomości wszystkich kolegów czytających te gazety. W minionym roku szkolnym szkoła realizowała następujące projekty. Była to ortografia z bratkiem, całoroczny projekt skierowany do uczniów klasy pierwszej. Rozumiem, co czytam. Ten projekt realizowały klasy 1-3. Tydzień zdrowia w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Projekt dla wszystkich uczniów. Klasa wolna od dymu tytoniowego. Projekt skierowany do uczniów klasy czwartej. Na tropach przyrody. Uczniowie klasy 4-6, Moja Mała Ojczyzna, Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie, projekt realizowany przy współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Żyjmy Zdrowo, projekt szkolny, w ramach którego realizowano następujące zadanie. Między nami kobietkami, szkolny dzień sportu, jest owoce i warzywa, mlecha. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach szkolnych. Były to wycieczki do Chemia, Bydgoszczy, Torunia. Była też wycieczka w góry, w Wyroniu, koło Zakopanego. We wszystkich tych właśnie wycieczkach pomagała nam Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która poparła naszych uczniów, udzielając im wsparcia finansowego. Ponadto raz w miesiącu nasi uczniowie uczestniczyli w profilaktycznych spektaklach teatralnych. Byli też na spektaklu w Pile. Odwiedzali także kina, na seansach filmowych, korzystali z basenu, a w okresie zimowym z lodowiska. I tutaj chciałabym przy okazji powiedzieć i podziękować, bo te wszystkie wyjazdy do Piły i okolic były wynajmowanym z Farmutilu autokarem, za które oczywiście nie ponosiliśmy żadnych kosztów. I tutaj bardzo serdecznie firmie Farmutil dziękuję. Szkoła współpracowała ponadto z poradnią w Pile, z KOPS-em w Kaczorach, Bankiem Spółdzielczym w Kaczorach, biblioteką, OSP w Kaczorach, parafią, policją, radą gminy, radą rodziców, sądem rodzinnym, chodzieży i kuratorami, nadleśnictwem w Kaczorach i KOP-iem. No i oczywiście wspomnianą przez mnie firmą Farmić. Uczniowie brali udział w wielu konkursach i zawodach na różnych szczeblach. Były to konkursy szkolne, było ich 11, m.in. recytatorski, humanistyczny, historyczny, przyrodniczy, matematyczno-przyrodniczy, ortograficzny, czytelniczy, języka angielskiego, plastyczny, systematycznego oszczędzania i zbiórki modulowe. W
konkursach pozaszkolnych, które było aż 12, uczestniczyło też spora grupa osób. Był to powiatowy konkurs recytatorski w Starej Łubiące, przegląd teatrów szkolnych, gdzie zdobyliśmy pierwszą nagrodę w czterech kategoriach. Przegląd jasełek, konkurs literacki o Złote Pióro pod hasłem Od Magii Świata do Magii Słowa, które etap powiatowy Olimpiady Ekologicznej, 20 konkurs fotograficzny szkół powiatu bliskiego, powiatowy konkurs recytatorski, mój ulubiony wiersz, konkurs literacki w Pile o Złote Pióro Pelikana, diecezyjny konkurs plastyczny Boże Narodzenie w moim domu, gminny konkurs języka angielskiego, wojewódzki konkurs matematyczno-przyrodniczy, gdzie tylko jeden punkt zabrakło uczestnikowi, by stać się jego laureatem. Jest to uczeń klasy 5. Mam nadzieję, że też w przyszłości będzie mógł osiągnąć wyższe łapy w tym konkursie, a idąc do gimnazjum na pewno przyniesie wiele wartości uczącym nauczycielom. Konkurs wiedzy pożarniczej. Uczniowie odnosili wiele sukcesów w licznych zawodach sportowych, takich dyscyplinach jak miłokej, biegi przełajowe, tenis stołowy, szary. Znaczące sukcesy po raz kolejny szkoła odniosła w niebotej dziewcząt i chłopców, dziewczęta z odbyły czwarte, chłopcy w piątym miejscu w powiecie. W indywidualnym turnieju szachowym nasz uczeń zajął drugie miejsce w powiecie i 32 województwie. W indywidualnych mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym chłopcy zajęli miejsca od 9 do 13. Duża grupa naszych uczniów brała udział w gminnych biegach przełajowych i urzędowych. Szkoła brała udział w akcjach charytatywnych i działaniach proekologicznych, takich jak Góra Grusza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, całoroczna zbiórka baterii, zbiórka makulatury, sprzątanie najbliższego otoczenia, świąteczna zbiórka żywności. Szkoła była otwarta dla środowiska lokalnego. Nauczyciele przygotowali uroczystości, imprezy, które prezentowaliśmy w społeczności naszej miejscowości. Ślubowanie pierwszoklasistów, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Światowy Dzień Teatru, Dzień Matki, Dzień Otwarty dla Przedszkolaków, zabawa karnawałowa. Organizacja turniejów i hokeja dziewcząt i chłopców w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na szczeblu gminnym, powiatowym i rejonowym. We wszystkich konkursach i zawodach sportowych wzięło udział ponad 400 uczniów, to znaczy, że każdy z nich miał mniej więcej możliwość uczestnictwa w czterech konkursach w ciągu roku. Szkoła była udostępniana dla społeczności lokalnej, wynajmujemy salę gimnastyczną. W szkole wykonano niezbędne przeglądy, naprawiono dach, zakupiono ławki, książki, doposażono nauczycieli niezbędne dla nich. No i myślę, że wszystko. Chciałabym podziękować wszystkim tym, dzięki którym mogłam realizować te wszystkie prace i cały program szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani minister informacji? Dziękuję. Pani Jolanta Pełkę. Dyrektor szkoły podstawowej w Pożarach. Było 47. Klasyfikowano wszystkich i próbowano wszystkich. Średnia ocen 4,31. Najwyższa średnia w szkole 5,54 w średnicach klasy 5. Ocen zachowania wzorowych 10, bardzo dobrych 7, dobrych 4, poprawnych 3, nieodpowiednich 5. Liczba ocen celujących 39, bardzo dobrych 78, bardzo dobrych 61, dostatecznych 41, dopuszczających 22. Frekwencja średnia w szkole 95,10 nie opuściła żadnego dnia nauki uczennica klasy trzeciej. Na spotkaniach z rodzicami była prawie 100% frekwencja. Wyniki sprawdzianów w klasie 6.